I gdy przyszła jedna uboga wdowa, wrzuciła dwa drobne pieniążki, czyli jeden grosz, i przywołał swoich uczniów, mówiąc im: Zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa więcej wrzuciła niż ci wszyscy, którzy wrzucali do skarbca. Ewangelia według Marka, 12 rozdział, 43 do 44 wersetu. Jezus rzekł: Dajcie jej spokój. Dlaczego wyrządzacie jej przykrość? Dobry czyn spełniła względem mnie. Ona, co mogła, to uczyniła. Wyprzedziła namaszczenie mojego ciała na pogrzeb. Ewangelia według Marka, 14 rozdział, 6 i 8 werset. Tak, dwie kobiety opisane i dwa cudowne dary. Opisana w pierwszym fragmencie uboga wdowa, którą Pan Jezus pochwalił, była rozpaczliwie biedna. Miała tylko dwie najmniejsze monety. Przychodząc do świątyni, wrzuciła obie monety, całe swoje utrzymanie do umieszczonej tam skrzyni, czyli skarbca. Mogła dać jedną Bogu połowę tego, co posiadała. Wszyscy by zrozumieli, gdyby nie dała nic. Pan tam był, widział bogatych ludzi, którzy wrzucali srebro i złoto. Ta biedna wdowa, powiedział, włożyła więcej niż wszyscy ci, którzy dawali ze swojej obfitości. Oddała Bogu wszystko, co miała. Dar tej drugiej kobiety miał o wiele większą wartość pieniężną. 300 denarów, roczny zarobek zwykłego robotnika, jak mówi Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 9 do 10 wersetu. Jakże cenny skarb ofiarowała Panu Jezusowi ta kobieta, Maria z Betanii, według Ewangelii, według Jana. 11 rozdział, 2 werset i 12 rozdział, 3 werset. W Ewangelii według Mateusza i Marka widzimy ją namaszczającą jego głowę, podczas gdy Ewangelia według Jana, 12 rozdział, pokazuje ją namaszczającą jego stopy, a Ewangelia według Jana mówi nam po prostu, że namaściła Pana. Marek mówi nam, że całość pachnidła wylała na jego głowę. To wszystko było dla niego. Nie zachowała nic z tego dla siebie. Dar wdowy być może został zgardzony przez tych, którzy go widzieli, a tym bardziej tych, którzy mieli nim dysponować. Maria została ostro skrytykowana za zmarnowanie tego kosztownego pachnidła, które jest typem naszego uwielbienia. Pan spojrzał na ich postawy i motywy. Nasze postawy i motywacje w dawaniu i służbie są dla Niego ważniejsze niż pieniądze czy czas, który dla Niego poświęcamy. Obyśmy robili to, co możemy dla Tego, który w miłości oddał się za nas. A jak wygląda sprawa Twojego zbawienia? Czy jesteś już uratowany od należnej Tobie kary piekła wiecznego? Jeśli nie, to uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.